Chwała Bogu. Tak jak brat Stanisław, on mówił, że był taki moment w jego życiu, kiedy on przyszedł na zgromadzenie i modlił się: Boże, daj usłyszeć głos Twój, przemów. I wiecie dobrze, kiedy to pragnienie jest w sercu człowieka wierzącego. Dobrze, kiedy człowiek chce słyszeć Boży głos, kiedy szuka Bożego oblicza w swoim życiu. I mi wspominają się słowa jednego z proroków. Jest to zapisane w Księdze Izajasza, w 6 rozdziale. Księga Izajasza, 6 rozdział i od 1 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Bracia, siostry, gdybyśmy czytali rozdziały wcześniej, to tam Boże Słowo mówi, że Izajasz, on zwiastował Słowo. On mówił: biada złym, on mówił: biada tym i biada tamtym. Ale przyszedł moment, kiedy on zobaczył chwałę Bożą, kiedy jego oczy ujrzały świętego Boga i on w tej obecności zobaczył swój własny stan. Do tego momentu on nie widział, jak wygląda przed obliczem Bożym, ale kiedy jego oczy ujrzały chwałę Bożą, kiedy jego oczy zobaczyły świętego Boga, to on mówi ustami swoimi i mówi: biada mi. Aż chciałoby się zadać pytanie: Izajaszu, do tego momentu tak często Ty mówiłeś: biada tym, biada tamtym, ale co się stało w życiu Twoim, że Ty powiedziałeś: biada mi? A on by odpowiedział: ja zobaczyłem chwałę i świętość Bożą. Przyszedł moment, że moje oczy ujrzały Pana. Ja zrozumiałem, że biada mi, bo ja jestem człowiekiem nieczystych ust. I kiedy on to zrozumiał, on zapragnął oczyszczenia, on zapragnął, żeby coś się zmieniło. I oto przylatuje jeden z tych, którzy byli tam na niebiosach, dotyka jego ustnym węgielkiem rozżarzony i mówi: odpuszczono winę Twoją. Bracie, siostro, ja bym chciał zapytać, co Ty dzisiaj widzisz? Co dzisiaj widzą oczy Twoje? Ja pamiętam, jak jeden brat składał świadectwo i nauczyciel, nie wiem, czy to było w szkole zwykłej, czy w innej, ale nauczyciel zadał zadanie dla dzieci i mówi: narysujcie martwy kościół. Jedno dziecko, ono narysowało zburzony kościół, jak tam tylko kamienie się rozsypują. Nauczyciel pyta, co to jest, a on mówi: to jest zburzony kościół, to jest martwy kościół. Inne dziecko narysowało piękny kościół, ale na jego drzwiach
tam już wszystko porosło chwastami. Nauczyciel pyta, co to jest, a on mówi, to jest kościół, do którego już nikt nie chodzi. To kościół, którego drzwi obrosły chwasty, zielsko, bo tam nikt nie zachodzi. To jest martwy kościół, ale trzecie inne dziecko narysowało piękny kościół, otwarte drzwi, a w kościele ludzie. I ten nauczyciel spojrzał, mówi, a dlaczego ty taki rysunek narysowałeś? A ono odpowiada, ty nie widzisz, tam w środku, w tym kościele jest ołtarz, a na tym ołtarzu ptak zrobił sobie gniazdo. Tam od dawna nikt nie składał ofiary, tam ludzie chodzą, ten kościół pięknie wygląda, ale on jest martwy, bo tam nie składa się ofiar. Ja nie wiem, czy to było dziecko z rodziny wierzącej, czy inne, ale kiedy ono dało taką odpowiedź, ja myślę, że każdy mógł zastanowić się nad tą odpowiedzią. I był taki czas w życiu Izraela, że oto narodził się Jan Chrzciciel, jakiś ciekawy człowiek. On wychodził na pustynię, on był ubrany, myślę, inaczej niż większość ludzi w tamtych czasach. On żywił się czymś innym i oto ludzie przychodzą do niego, oni wychodzą poza Jeruzalem, oni wychodzą na miejsca pustynne, oni słuchają, jak on zwiastuje Ewangelię i oni zaczynają pokutować. Ludzkie serca, one są poruszone, oni wyznają grzechy swoje, aby się chciało zapytać, a dlaczego wy nie idziecie do świątyni? Tam są kapłani, tam ludzie składają ofiary, tam modlą się do Boga, na pewno pięknie śpiewają. Na pewno jakieś na tych ołtarzach były składane ofiary, ale ja wierzę, że ludzka dusza, ona wchodziła na te zgromadzenia pusta i wychodziła taka sama. Ja pamiętam, jeden brat opowiadał, pojechali do Rzymu i mówi, tam w Rzymie była ogromna kolejka, aby porozmawiać z papieżem. Jedna kobieta podchodzi do nich i mówi, ja mogę wam poza kolejnością was wpuścić. A on mówi, a ile kosztuje taka rozmowa? A ona mówi, 200 euro za 10 minut. A on odpowiada, no ładnie, człowiek tam wejdzie z pustą duszą, a jeszcze wyjdzie z pustymi kieszeniami. Bracia, siostry, my przychodzimy na to miejsce. Ja wierzę nie po to, żeby wejść na to miejsce z pustą duszą i wyjść taką samą, ale aby coś odebrać od Boga, aby coś otrzymać. I ja chciałbym, abyśmy zastanowili się, z jakim pragnieniem my przyszliśmy na to miejsce, jak nas widzi Bóg i jak widzi nas, jak my widzimy siebie sami. Swojego czasu jeden z braci powiedział, mówi, jak ja ściągnę okulary, jak ja wezmę to święte Boże Słowo, jak ja je czytam, to ja, mówi, kiedy ściągnę okulary, to mówi, ja go nie mogę czytać. Mówi, bo mi rozmazują się litery, ja nie widzę, co napisane, ja w ogóle nie widzę liter, a jakieś tylko szare szlaczki. On mówi, powiedzcie mi proszę, jeśli ja ściągnę okulary, to znaczy, że tu liter nie ma. Mówi, ja mogę powiedzieć, ale ja nie widzę, żeby tu były litery. Czy to znaczy, że ja nie widzę, to czy znaczy, że ich tu nie ma? Nie, po prostu my czasem nie widzimy. I ja bym chciał odczytać fragment zapisany w objawieniu Jana. Objawienie Jana, 3 rozdział i od 14 wersetu. Objawienie Jana, 3 rozdział i od 14 wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły.
Bracia, siostry, ja chciałbym takich parę świadectw również opowiedzieć. Ja pamiętam, byłem w domu jednego wierzącego brata razem z moją żoną, z innymi znajomymi. I kiedy my siedzieliśmy przy stole, ja popatrzyłem w jednym momencie na tego brata, ja zauważyłem, że on jakby odłączył się myślami od nas, że gdzieś musiał zawędrować i po kolacji ja podszedłem do niego, ja zadaję jemu pytanie, ja mówię, ja mam do ciebie, bracie, pytanie, czy ty podczas kolacji, kiedy my tam siedzieliśmy, czy ty miałeś widzenie, czy Bóg ci coś objawił? A on odpowiada i mówi, Daniel, zawsze trzeba stać na straży i patrzeć, co powie Pan. Wiecie, tak mocno mnie to poruszyło. Kiedy my byliśmy zajęci rozmową, kiedy my jedliśmy, kiedy nasze myśli, one w jakimś kierunku dążyły, był brat, który stał na straży. Ja wspominam inny przykład, kiedy pewni pastorzy jechali z usługą do jakiegoś tam zboru i mówią, z nami jechał starszy taki brat, on kiedyś był pastorem, siedział, mówi, tam z tyłu i my rozmawialiśmy między sobą, a on, wydawałoby się, że zasnął, że śpi, ale mówi, w pewnym momencie on jakby przebudził się i zaczyna wołać, stój, stój, zatrzym samochód. I mówi, szybko kierowca zatrzymał się i mówi, nagle z boku wyjeżdża koń z wozem. I mówi, nawet nie wiadomo kiedy, on nawet się nie rozejrzał. I mówi, gdybyśmy nie zahamowali, najechalibyśmy prosto na ten koń, na tego konia z wozem i na tego, który go prowadził. I oni spojrzeli i mówią, skąd ty wiedziałeś, że on będzie tam jechał? A on mówi, bracia, zawsze trzeba czuwać, nawet wtedy, kiedy się śpi. I oni mówią, my zastanowiliśmy się, ten brat niby spał, ten brat nie rozmawiał z nami, ale on uratował nas od wypadku, mówi, bo my nie czuwaliśmy. Bracie, siostro, ja chciałbym tobie zadać pytanie, czy ty stoisz dzisiaj na straży? Jak brat Stanisław mówi, on był na modlitwie i pragnienie jego serca, Boże, daj usłyszeć głos Twój. Boże, co ty byś powiedział do tego zgromadzenia? Co ty byś powiedział do mnie i do mojego serca? Bracie, siostro, to, że my się widzimy sprawiedliwi, to jeszcze o niczym nie świadczy. Nie tak dawno przyjechał do mnie jeden z braci, z proroków, i on był u mnie, pojechaliśmy tutaj do zboru obok, kiedy on był. I wiecie, podczas jednej z modlitw, jemu Bóg dał widzenie i on mówi, można u was powiedzieć to, co mi objawił Bóg? Oni odpowiadają, mówią, można. On mówi, wybaczcie, ale ja powiem, jak mi Bóg objawił. Bóg powiedział, jeśli będziecie stać w postach i w modlitwach, to wasze oczy się odkryją i wtedy sami będziecie przychodzić i wyznawać grzechy swoje, których dzisiaj nie widzicie. Bracia, siostry, co Bóg by dzisiaj powiedział do ciebie i do mnie? Może dzisiaj brat nie widzi, może dzisiaj rodzice nie widzą, może pastor i nikt inny nie widzi, ale Bóg zna tajemnicę twojego serca. On wie, czy ty się męczysz z tym grzechem, czy ty może go lubisz, czy ty może żyjesz w świętości. Ja tego nie wiem i nikt inny, myślę, na sali nie wie, ale jest Bóg na niebie, który zna twoje i moje serce. I swojego czasu Bóg przemówił do jednego ze zborów i mówi, ty mówisz, że jesteś bogaty, ty mówisz, że masz wiele, że się wzbogaciłeś, ci się wydaje, że widzisz, a ty jesteś biedak, ślepy, nędzarz, ty nie widzisz swojego stanu, w którym ty się znajdujesz. I Bóg mówi takie słowa, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Wiecie, ja nieraz słyszałem, jak ludzie tłumaczyli ten fragment, jak ludzie mówili, obyś był wierzący albo obyś był niewierzący. Ludzie tłumaczyli w różny sposób, ale wiecie, był taki moment, kiedy Bóg przemówił do mojego serca i Bóg przemówił
co to znaczy. I wiecie, moje serce zaczęło drżeć. Ja zacząłem chcieć zgłębić ten temat. Ja ciut jakby zrozumiałem, że Bóg odkrył swojej tajemnicy, ale wgłębiałem się dalej. I wiecie, są stworzenia na tej ziemi, które również Bóg stworzył. To są między innymi żmije, żółwie, różne płazy, gady. I one mają taką cechę, że one są zmiennocieplne. One w zimnych warunkach, one stają się zimne. One, jeśli są w gorącym warunku, tam gdzie jest upał, to one stają się gorące. One w letnich warunkach stają się letnie. One stają się dokładnie takie same, jakie jest otoczenie. I jeżeli ktoś z nas wyjmie wodę z lodówki, to ona jest zimna, prawda? Ale jeżeli ona postoi trochę, to ona zletnieje. Ona zrówna się dokładnie z otoczeniem, w którym się znajduje. Jeśli jest cieplej, to ona zrówna się do tej cieplejszej temperatury. Jeśli jest chłodniej, to do chłodniejszej. Ale ona zletnieje, ona będzie taka sama jak otoczenie. Jeżeli ktoś zagotuje wodę na herbatę, to my wiemy o tym. Trzeba szybko zalać, póki jest wrzątek, póki woda jest gorąca. Dlaczego? Ponieważ jeżeli poczekamy, to ona zletnieje, ona zrówna się z otoczeniem. Ale Bóg człowieka stworzył inaczej. Bóg stworzył człowieka, że nie ma znaczenia, czy na zewnątrz jest zimno, czy gorąco. Człowiek w swoim wnętrzu, on utrzymuje pewną temperaturę, 36,6 stopni. A jeżeli jest inna temperatura w jego wnętrzu, znaczy, że przyszła choroba. Jeżeli temperatura spada, znaczy coś jest nie tak, jak powinno być. Jeżeli temperatura idzie do góry, znaczy, że coś się dzieje w organizmie, że jakaś choroba. Każdy człowiek ma taką samą temperaturę i nie ma znaczenia, czy on mieszka w Afryce, czy on mieszka gdzieś tam w tajdze, nie ma całkowitego znaczenia. Czy on jest tam, gdzie jest minus 50 stopni, czy tam, gdzie jest plus 50, czy tam, gdzie jest 20. Jego wnętrze, one zawsze utrzymuje taką samą temperaturę. Człowiek nie jest zmiennocieplny. I tutaj Bóg mówi: ja znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ja się zastanowiłem, bracia i siostry, czy Bóg ma... chciał powiedzieć do ludzi, obyś ty był wierzący albo niewierzący. Powiedzcie mi, jaka różnica między niewierzącym człowiekiem, a między letnim. Oni obaj idą w te same miejsce. Być może inaczej ich Bóg będzie sądził, może będą surowsze kary, ale mimo wszystko oni dojdą do tego samego miejsca, tam, gdzie człowiek wierzący nie chciałby dojść. A więc zastanowiłem się, Boże, co ty chcesz przez to słowo powiedzieć? Ale wiecie, ja zrozumiałem jedną wielką tajemnicę, że człowiek, kiedy ma zbyt niską temperaturę, on czuje chorobę. Kiedy ma zbyt wysoką temperaturę, on czuje się źle. Coś się z nim dzieje i on szybko udaje się do lekarza. On prosi, aby przypisać mu jakieś lekarstwa na jego dolegliwość. I Jezus Chrystus, on przyszedł do uczonych ludzi. On przyszedł do biednych. On przyszedł do wszystkich ludzi na tej ziemi. I on patrzy na faryzeuszów i mówi: zapewne powiecie to przysłowie, lekarzu ulec samego siebie. On mówi: wy mnie nazywacie lekarzem, a Jezus mówi: ja nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzesznych. On mówi: zdrowi lekarza nie potrzebują. On mówi: są ludzie, którzy czują potrzebę, żebym ja przyszedł do ich życia. Są ludzie gorący i są ludzie zimni. Są ludzie, którzy czują się źle beze mnie. Oni odczuwają potrzebę bliskości, żebym ja przybliżył się do nich. Oni chcą być blisko lekarza i swojego czasu w pieśni nad pieśniami oblubienica mówi: kiedy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Powiedzcie mu, że ja jestem chora z miłości, chora z miłości. I faryzeusze i uczeni w piśmie to byli ludzie, którzy odrzucali Chrystusa. To byli ludzie, którzy mówili, że my jesteśmy zdrowi. To byli ludzie, którzy mówili: my lekarza nie potrzebujemy.
Ale Jezus mówi: oto ja przyszedłem zbawić. I On przychodzi do grzesznicy. Ludzie przyprowadzają grzeszników do Niego. On zachodzi często do domu nieczystych ludzi, jakby się wydawało. Dlaczego? Bo ich dusza się męczy. Oto Zacheusz wchodzi na drzewo sykomory i on mówi: obym popatrzył tego, o którym pragnie dusza moja. Ja tak wiele o nim słyszałem. Moja dusza się zmęczyła w tym świecie. Ja wiele z bogactwa zdobyłem. Ja zdobyłem samochody. Ja zdobyłem może jakieś konie. Ja może zdobyłem jakieś domy. Ja może zdobyłem posiadłości. Ja może zdobyłem wysoką pozycję. Ale tutaj w duszy mojej jest zmęczenie. A ja słyszałem, że On daje zmęczonemu siłę. Że On przychodzi do domu, w którym jest płacz i tam przychodzi radość. On przychodził do grzeszników i On ich uwalniał od ich grzechu. Oto w mojej duszy jest pragnienie zobaczyć Jego. I oto Jezus przechodzi obok drogi, gdzie Zacheusz szedł. Tam na to drzewo On podnosi wzrok swój i mówi: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, bo ja dziś muszę być w domu Twoim. I przyszło zbawienie do domu tego. Dlaczego? Bo było pragnienie w duszy. Oto przyprowadzają grzesznicę do Syna Bożego i mówią: oto nam Mojżesz w zakonie taką kazał kamienować, a Ty co mówisz? A Jezus spojrzał na nich, mówi: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Oto przyprowadzają kobietę, aby ją zgładzić z ziemi, a oto sumienie ich porusza, głowy spuszczają i odchodzą jeden po drugim. I nagle nie zostaje nikt, tylko Jezus i ta kobieta. Został jedyny ten, który mógł rzucić kamieniem, bo był bez winy, ale on spojrzał na nią, ja wierzę, że z miłością, i mówi: idź i więcej nie grzesz. Ja myślę, że jej serce, ono było zatrwożone, ona szukała w tym momencie zbawienia. Ja myślę, że ona nie spodziewała się takiego obrotu sytuacji. Ja wierzę, że Bóg zmienił jej wnętrze. Bracia, siostry, często grzesznicy, pijacy, ludzie po więzieniach, oni się nawracają. Oni szukają zbawienia, ich dusza się męczy. I często mężowie Boży, zauważcie, Eliasz, Izajasz i wielu innych, oni szukali obecności Bożej. I kiedy oni wchodzili w obecność Bożą, to ta obecność Boża odkrywała ich stan, prawda? Bóg mówi do Izajasza tak wiele razy i Izajasz mówi: biada tym, biada złym, biada bezbożnym. A oto przychodzi obecność Boża i on mówi: biada mi. On ujrzał siebie w obecności Bożej, w tej światłości. Bracia, siostry, jeżeli ty jesteś gorliwym człowiekiem, to ty szukasz Boga. Ale jeżeli czujesz, że twoja dusza się zmęczyła, że twój stan nie jest taki, jak powinien być, to ty też będziesz szukać Boga. I dlatego Bóg mówi, obyś był zimny albo gorący, obyś czuł potrzebę, żeby przyszedł lekarz do domu twojego. Ale mówi: biada wam, mówi: biada tobie, bo ty jesteś letni. Ty mówisz, że się wzbogaciłeś. Ty myślisz, że jesteś bogaty. Ty mówisz, chodzę do kościoła. Ty mówisz, ja chodzę na zgromadzenia. Ty mówisz, ja modlę się. Ale ten ołtarz, może tak jak to dziecko narysowało, może tam już ptaszek gniazdo sobie uwił. I dawno na tym ołtarzu modlitewnym nie płonął ogień. Ja chciałbym zadać pytanie tobie, bracie i siostro. Kiedy ostatni raz podczas modlitwy ty odczuwałeś, że siła Ducha Świętego zeszła, że ogień Boży stąpił na ten ołtarz i że siła Jego zaczęła napełniać twoje wnętrze i twoje ręce podnosiły się do nieba i mówiłeś: Abba Ojcze. Kiedy ostatni raz z twojego serca wylewało się uwielbienie dla imienia Bożego, jak z swojego czasu Symeon, on mówi: oto oczy moje oglądały zbawienie twoje i teraz puszcza sługę
sługę Twojego w pokoju. I Jezus Chrystus, On mówi, oto pokój dla Jeruzalemu, o tak mówcie. Bracie, siostro, kiedy ostatni raz siła Boża i pokój Boży napełniał Twoje serce? Ja chciałbym zadać to pytanie. Ja nie wiem dlaczego, ale kiedy siedziałem w ławce, to ja usłyszałem, jak Duch Święty powiedział, Ty powiesz dzisiaj na tym zgromadzeniu, Ty zadasz pytanie w imieniu moim i Ty je zadaj. Ja nie wychodziłem na to miejsce. Ja mówiłem, Boże, jeśli to Twoje słowo, to Ty sam to uczynisz. A Bóg mówi, Ty zadaj im pytanie, co widzą oczy ich dzisiaj. Bracie, siostro, co dzisiaj Ty widzisz? Swojego czasu tutaj brat Stasiu mówił, on przyszedł na to miejsce z pragnieniem. Boże, daj usłyszeć mi Twój głos. Co dzisiaj widzą oczy Twoje, z jakim Ty pragnieniem przyszłeś na to miejsce? Ty jesteś gorący, czy Ty zimny? Ty czujesz potrzebę, żeby Bóg zaszedł do domu Twojego, do serca Twojego? Czy może Ty mówisz, ja jestem bogaty, ja wzbogaciłem się, ja niczego nie potrzebuję. Chwała Bogu za to, jak jest. Jezus mówi, zdrowi lekarza nie potrzebują, oto letni mnie szukać nie będą. On mówi, biada tym, którzy mnie nie szukają. Mówi, obyś ty był zimny albo gorący. On mówi, ja wolę grzesznych ludzi, którzy szukają mojego oblicza, bo ja ich zbawię. Ale jeżeli ty będziesz zadowolony beze mnie, to Bóg kiedyś powie takie smutne słowo. Biada ci. Biada ci. Ale chwała Bogu, jeżeli Bóg na tej ziemi otworzy oczy nasze, tak jak Izajasza oczy się otworzyły i on powiedział, biada mi. Bracie, siostry, ja chciałbym nas zachęcić, abyśmy skłonili swoje kolana i abyśmy modlili się, aby ogień Boży stąpił i aby to światło tego ognia Bożego rozświeciło serca nasze i abyśmy widzieli swój stan, abyśmy nie mówili biada temu czy tamtemu, ale abyśmy zobaczyli, co my jeszcze musimy zmienić w swoim życiu. Amen.